Hejka, nazywam się Ania, Słowaka znam od 5 lat i chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam coś o jego sportowej twarzy. Sport w Słowaku uprawia się naprawdę komfortowo. Mamy wiele miejsc, w których możemy się poruszać i dlatego nigdzie nie ma tłumów. Mamy salę gimnastyczną, na której mieszczą się aż dwa boiska. Możemy grać siatkówkę i koszykówkę równocześnie w różnych zespołach, a potem zmieniać się między sobą. Oprócz tego mamy małą salkę, na której możemy potańczyć czy porobić jakieś ćwiczenia fitness. No i do tego mamy też nowoczesną siłownię oraz boisko na zewnątrz, na którym możemy grać w piłkę ręczną albo w piłkę nożną. Piękne w Słowaku jest to, że uprawiamy sport nie tylko na WF-ach, nie tylko my, uczniowie. Nasi nauczyciele również lubią się ruszać, dlatego cała społeczność Słowaka co roku bierze udział w takich wydarzeniach jak na przykład Rajd Słowaka, czyli wyjazd całą szkołą w góry, aby spotkać się w jednym miejscu i zintegrować się troszeczkę bardziej całą naszą społecznością. Osoby lubiące sport na pewno odnajdą się w Słowaku. Mamy tutaj różnorodne SKS-y i bardzo otwartych nauczycieli. Dlatego każdy pomysł, jaki wymyślimy, jeżeli jest rozsądny, myślę, że zostanie przyjęty oraz zrealizowany. Każdej zimy klasy w Słowaku wyjeżdżają na narty i snowboard w góry, żeby spróbować swoich sił w innych dyscyplinach sportowych niż te, które możemy uprawiać na terenie naszej szkoły. W każdym roku szkolnym mają miejsce Puchary Słowaka z różnych dziedzin sportu, takich jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna. Możemy uczestniczyć w nich albo jako reprezentacja klasy, albo jako kibice. Nasi WF-iści to przemiłe, otwarte osoby z dystansem do siebie, które naprawdę potrafią zarazić pozytywną energią i pasją do swojego przedmiotu. Co więcej, każdego roku nauczyciele stają po jednej stronie siatki, a maturzyści z drugiej strony siatki, a cała społeczność Słowaka siedzi dookoła i kibicuje swoim faworytom. Sportowa strona Słowaka to również rejsy Słowaka, obozy wędrowne czy coroczne wyjazdy zimą na narty całymi klasami. Patrząc czysto technicznie na WF Słowaku, mamy naprawdę duży obiekt sportowy, w którym możemy uprawiać bardzo wiele sportów. Mamy salę gimnastyczną z wysokim sufitem, małą salkę gimnastyczną z lustrami oraz nagłośnieniem, siłownię czy boisko na zewnątrz oraz ogrody Słowaka, w których bez problemu można pobiegać jak na bieżni. Podczas nauki w Słowaku czeka Was wiele dni tematycznych o charakterze sportowym, na przykład Dzień Sportu, Dzień Fitnessu, Dzień Zdrowia Psychicznego, w których możecie zorganizować coś na własną rękę, oczywiście ze zgodą nauczyciela, i stać się ważną częścią tego dnia. WF u nas jest czasem integracji i dobrej zabawy w grupie. To bardzo ważne, żeby zżyć się w jakiś sposób ze swoją klasą, a nie zawsze mamy na to czas podczas innych lekcji. Dlatego WF-iści stawiają przede wszystkim na gry zespołowe, żeby właśnie poznać siebie i siebie nawzajem w klasach czy między klasami. Drodzy przyszli uczniowie, myślę, że nie musicie się wahać. Serdecznie zapraszam Was do Słowaka i do zobaczenia na sali gimnastycznej. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w sali gimnastycznej Chorzowskiego Słowaka. Ja nazywam się Krzysztof Kwiecień, jestem jednym z nauczycieli wychowania fizycznego w tej wyjątkowej dla mnie szkole. Wyjątkowej, ponieważ jestem jej absolwentem, a teraz mam zaszczyt i przyjemność uczyć w tej szkole. Jednak szeroko rozumiana kultura fizyczna w Słowaku to nie tylko lekcje wychowania fizycznego w sali, to również zajęcia pozalekcyjne. Głównie są to zajęcia z gier zespołowych, gdzie młodzież ma szansę rozwijać swoje pasje, a ci uczniowie, którzy są najlepsi, mają szansę dostać się do reprezentacji szkolnej i wziąć udział w zawodach na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, na których to zawodach często udaje nam się zajmować czołowe lokaty. Słowak znany jest także z kultowych wyjazdów. Są to oczywiście obozy narciarskie, na które wyjeżdża każda klasa. Jest to również rejs Słowaka po jeziorach mazurskich, gdzie młodzież ma szansę zdobyć kwalifikacje, czyli zdobyć patent żeglarski. To również obóz windsurfingowy i w ostatnich latach obozy wędrowne. Także jeżeli chodzi o sport i o wychowanie fizyczne w Słowaku, bardzo dużo się dzieje. Jeżeli chcesz się sam o tym przekonać, jak również przekonać się o tych wszystkich dobrych rzeczach, które mówią o naszej szkole, zapraszamy Cię 1 września. Do zobaczenia.